Witamy Was, drodzy widzowie, na 30. odcinku na naszym kanale. Dzisiaj znajdujemy się w Anahowie. Zbadamy tutaj tą wieś. Nie będziemy sami, będziemy z inną grupą paranormalną. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jest wiadomo Kowal, jesteśmy w pełnym składzie jako PPI. Jest z nami Iwan. Największe podziękowanie dla Iwana, bo gdyby nie on, ciężko byłoby nam tu trafić, więc... Iwanku, dziękujemy. Dziękujemy Ci. I co, może króciutko powiemy o tej wiosce. I resztę może gdzieś dopowiemy w jakiejś tam małej historyjce w środku filmu. A więc wieś ta powstała w XIX wieku. Był to folwark. Wsi Kazimierz. W XX wieku mieszkało tu 44 mieszkańców. Tu były problemy z doprowadzeniem wody. Tak. Wody, no nie? Przez to powynosili się stąd mieszkańcy. Później zaczęły się kradzieże. I do tej pory to stoi i pustoszeje. Dokładnie. No i są tutaj już ruiny. Tam mamy ruiny. Za nami tu jest mamy jeden taki dość dobrym stanie budynek, więc sprawdzimy to wszystko dokładnie. I co? Ostatnią mieszkanką tej wsi była Romualda Błaszko. Więc mamy nadzieję, ona umarła w 2019. To ciekawe, czy to było właśnie w tym miejscu. Więc czy ją tutaj jakby... Czy będziemy mieć może z nią kontakt? Czy będziemy może mieć kontakt z kimś innym? Zobaczymy. Czy z mieszkańcami? To będzie ciekawe. Będzie ciekawe odkrycie, ciekawe śledztwo. Planujemy spędzić tu dużo czasu. No i będzie to praktycznie cała noc. Praktycznie do rana, więc... Za niedługo będzie takie główne intro z gośćmi. Więc zapraszamy. Widzimy się za chwilę. Miejscowość powstała w XIX wieku jako folwark należący do Kazimierza. Według Meyers Gazette Anahów był zamieszkiwany przez 44 osoby. Po II wojnie światowej została przejęta przez polską administrację. Na początku lat 50. XX wieku w Anahowie mieszkało 10 rodzin, w tym autochtoniczni Ślązacy i przybyli po wojnie Krakowiacy. Mieszkańcy zaczęli stopniowo opuszczać miejscowość, już w okresie PRL-u, między innymi ze względu na niedoprowadzenie do niej sieci wodociągowej. W 1966 roku w Anahowie mieszkało 35 osób. W 2006 roku, w związku z opuszczeniem większości domów, w Anahowie rozpoczęła się fala kradzieży. Ostatnią mieszkanką była Romualda Błaszko. Zmarła w 2019 roku. Opuszczony Anahów posiada w okolicy opinię miejsca nawiedzonego. Według relacji odwiedzających rzekomo następują tu różne zjawiska paranormalne. Czekamy, jak przyjedzie grupa, z którą nie mogliśmy się doczekać nagrywek. I wreszcie ten moment nadszedł. Tak jeszcze sobie tutaj właśnie wstępnie chodzę, spaceruję, oglądam. No, słabo chyba widać. Stoję właśnie koło tych ruin. I ogólnie już widzieliście odcinki poprzednie z Klaudią. I teraz w tym momencie ja jestem po tych nagrywkach. Więc jestem po prostu... Jestem i niewyspany, jestem po prostu w takiej euforii, takie niesamowite przeżycia. Od 10 rano poprzedniego dnia nie śpię, w pociągu nic. Także czekamy teraz i no myślę, że to wytrzymam jakoś znowu do rana. Ale wrażenia były niesamowite, flux, coś niesamowitego. Nic, praktycznie nic nie spałem, może tam jakieś 20 minut się strzemłem. Ale to jest po prostu takie wrażenie, że ciężko zasnąć. No,
Więc czekamy, sprawdzamy tutaj wstępnie teren. Ogólnie mieszkańcy tutaj mówią, pobliscy mieszkańcy uważają, że jest to nawiedzony obszar. Że będzie tutaj, chyba będzie tutaj grubo. Mamy nadzieję, że będzie grubo. A jeśli nie będzie, to i tak będzie miło, bo będzie z fajną grupą, którą za chwilę zobaczycie. Więc nie przedłużam i widzimy się już za chwilę. Robimy jeszcze krótki rekonesans, zanim przyjadą nasi goście. I w sumie my też jesteśmy ich gościami, więc... Kosowe. Kosowe. Dokładnie. My sobie jeszcze zobaczymy. Mamy przy sobie same kadłubki. Mamy pies kaflowy. Pies kaflowy, bo jesteśmy w kuchni chyba. Sypa mi się cały na głowę. O! Co, ćma? No, tak. Tak. Taki malutki. No, nie może tam trafić jakoś dziwnie. Nie, wystraszył się nos. No, ładnie sobie na podobne. No. Ale tu też jest piwnica. Nie może sobie tam usiąść. Czy bardziej się nos wystraszył? Tu jest on, czy to jest? Tu trafi. Tutaj jest trochę o... Ładna gazę jeszcze się zachowuje. Lepiej jakby sobie wylecie. Nie widzisz, tak malecie. Obija. Tutaj kolego, tu masz okno. Próbuję wylecieć po prostu. Nie wiem, o, jest, poleciał. Udało się. Udało się. Usiadł sobie na oknie i okej. Okay. Gdzieś tam coś? Gdzieś tam, nie wiem, jest mi pole. Zawalona? Nie, spokojnie. Nie jest źle. Co jest? Co? Nie, to ja. Kurde. Nie, to się aż sypało. To może tak. Bardzo mocno stąpałeś. Może tak, no te schody tak. No, bardzo delikatnie schodzi. No, właśnie słyszałem. W pewnym momencie myślałem, że aż się to zawali. Ja też próbował się przebić. Albo to było grzanie jakieś podłączone. Grzanie raczej nie. Nie, chyba nie. Bardziej się ktoś próbował przebić, może myślał, że coś się tutaj zakopali lub schowali. No, jaszczurkę znalazłem. Jaszczurka? No, pod cegłami się schowała. Aha. Tak, już się sypało jakieś pokazy z tym. To. Tu się natura wdzięła do środka po prostu. Ja to się schylać nie muszę. No, niski wzrost to jest jednak błogosławieństwo. Chociaż ja sam nie jestem zbyt wysoki. Słyszę, że do góry idziecie. Ja. Pojedynczo sobie.
U, artysta. No i standardowy element opuszczonych miejsc, pentagram. No właśnie. No i swastyka. No, swastyka SS. Ciuchy. Tyle. A tutaj okienko. Za dnia pewnie spełnia funkcję doświetlenia tutaj. Tego, dobra. Buty rzeczki ładnie zachowane. Drugi. Idziemy sobie jamy. Wszędzie zajrzeliśmy, nie? Chyba od biedy mógłbym tam przeleść, ale chyba nic nie ma ciekawego. No, bezsiadnie. Mierniki milczą. Może na jakieś inne urządzenie. W tym domu może coś. Też nie nakłanialiśmy na razie go. Też na razie nie nakłanialiśmy do rozmów, do wpłynięcia. Zobaczymy, że może samo coś. Dobra, zobaczmy tu. Fajnie się podziewa w kabinie. Odzyskałem już ten dom. Tu jest. Dobra, widzę twoje światło i tu a? Faktycznie nic nie widzę, no. Więc no nie ma co jednak. Tu stąd wyglądało to lepiej, nie? No. No tak tam dalej, jak mówię, tam gdzie jest, tam nie ma nic ciekawego. Proszę cię. No. Widać, że coś się tu zapadło też. No. Widać mur. Czyli tu mamy. Tak, możemy coś tam właśnie. Lepiej to stąd widać. Na razie nie nakłaniamy do kontaktu. Nie samo coś. Do podejścia, dobra? Oglądamy. No i
Teraz możemy tutaj. No, teraz właśnie jak tamten wyszedłeś, to wtedy łatwiej się. Łatwiej się wtedy. To się ostało ten. Da, zelka. To się da tobą daje fajnie belka. Ostatni z niej zostały. Zachowała się. A to jest belka czy belka, drzewo? Tak, belka. Tylko że spuchniała już na pani. W sumie faktycznie, no teraz jak się przyjrzałem. To... Dobra, zobaczmy. Też się zawalił na winylowe? No bardziej bym powiedział, że winylowe. Winylowe. No. Winylowe. Winylowa płyta. CD-ków jeszcze nie było. Nie było. 90 lata dopiero. Dachówka? To musiało z dachówka. Siedzały cały dach. Ciekawie. Całe odłamki skalne, więc tutaj się całkiem... To jeszcze winyl naprawdę jest stary. Ciekawe z jakiego jest... Jakiego logo? No. Trzeba go było zobaczyć, bo... To się nie odsunie? Ciekawe, nie? Bo na to pewno nie stąpa. Nie. Nie jest pewne. Później się tamten wyjdzie, jak wyjdzie. Tak? Tak, tamten wyjdzie. Aha. No to będzie naprawdę. To powinien tam zyskoczyć. Może spróbować, czy to drewno wytrzyma tak na twoim napoju. No i wydaje mi się, że to jest takie. Ona właśnie. No. Okay. Dajcie mi chwilę, jak rękawicy ubiera, to mogę tam zejść. Ja też mam. No ja zejdę sobie spokojnie tylko. O. Ześlizgnij. Nie wiem, jak tu śmieci tu. Padło coś? Nie wiem, K2 opuściłem, ale chwyciłem w czas. Aha. Jak tu była jakaś naklejka, to... Jest tam naklejka. To ona jest... Będzie tam. Nie widać nic. Aha. Zeszła po prostu na wypowiała już, no. I... Szkoda, będziemy wiedzieli jakie lata. Ale... Będziemy go gdzieś tam im pokażemy. No faktycznie nic. Nie zobaczę nic. Ciekawostki po prostu płyta. Tam w ogóle gdzie to będziemy? No nie wiem, czy wychodzisz z powrotem, czy idziesz tam przed siebie? Właśnie myślę. Zaj, pójdziemy za tobą. No chyba tak. Na razie rukę schowam. I sprzedam dwa zaspoczałtymy. Panie! O. Prawie mieliśmy wychodzić, to jest... Uwaga! Zapadłem się. No, właśnie wiem, dlaczego mówiłem, nie? Zwierzę pewnie. No, może to kowal idzie. A nie, kowal idzie tu. Tędy. A tam się coś rusza. Gdzie? Tam obok. Nie. No, wiem. Teraz już wiem. Na pewno nie. No jest tam ciekaw teraz. Tam się odbijałem, tam jak schodziliśmy. To też może tak być. Dobra. Czy tu mamy jakieś jedynki? Wygląda na taki mały pałac. No to jest coś większego. Nie ma co będzie podziemy. A że to była wieś, to mogło być spodała, bądź mogło być coś większego. Nie jest fajne. Tak, tak, po wszystkim pokryło. Nie wiem, czy tam coś było. Nie wiem, czy tu dajemy mu kwestię, bo mamy jeszcze małe latarki. Nie, będą
jednocześnie to i tak się nie tylko ogranicza. Tam jest dźmury, widzę. Ja bym się zagłębił tam. I tam. Tutaj. Wyświetlaj Iwanowi, bo no. Ta lampka z góry to mało, na wolnej no, przestrzeni ona mało zbierze. Dobra. No jeszcze w miarę dobrą baterię w latarce. Tak? No to chyba. Dobra, to wydaje. No ja też dobra. A tu jest tylko tyle, to jest coś tam. Ty jest coś na owady ma? No. Będziemy tam widzimy w takim razie naokoło. Ściana została z tego budynku. To na co patrzymy? No. W oddobie ją było widać. No. Wracamy do węgli, nie? No. Wracamy. Nie, tam tylko ta ściana, którą widzisz od drogi, to jest tylko ten budynek. Nic więcej. Tego budynku nie zostało. Obniżenia i tamte ściany. To widać od drogi. Czyli tam dalej. Może tu? No. Obejrzę jeszcze tu. No to szujna. No jedno wielkie zapadlisko. To były, to zasłonięte jest przez tę słomę, taką wysuszoną trawę, nie widać w ogóle gdzie nie co, co w depę. No to chyba tym samym wejściem. No. Za mną.
została rana. No, niestety dwie. Udało się przejść z jednego pomieszczenia do drugiego. I elementy ściany zostały. Do płotu. Albo brama. Dobra. Bo na to mogła być ta brama. No tutaj jest siatka z płotu. O, taki tam drugi klimat. Elementy tego płotu właśnie. Fundament? Za wysoko trochę. Fundamenty wygląda to wiesz jak całe miejsce, gdzie coś składowano, tylko całe. No w sumie. Mamy kolejny budynek. O. Jest płot nawet. Czyli zaskoczymy chłopaków. No, pan nie zapuścił się bardzo. Dom to nie jest. Jakaś stodoła albo bora. No, tak to wygląda. Tak, to wygląda jak koryto. To chyba były właśnie tak, zagrody do świń. Typowa zagroda dla bydła, świn. No to wygląda. Ratownica? Jakby, no ale wiesz, musiałbyś pytać, żeby tam pić. Ja nie dam rady. Jak to mówią grzybiarze, nic tu nie ma. Po ścianie widać tutaj są schody do góry. Nie ma schodów, nie ma też nic góry. Tu się jeszcze ładne ściany zachowały, nawet malowania na ścianie się zachowały. Kwadraciki. O, kolejna swastyka. I Polska walcząca. No, to tylko Polska walcząca. Patrzcie, komin chyba się tylko został. No bo główny element w sumie budynku tam. Tak, to wygląda. O.
Dobra, wracamy powoli. Mówiliście o jakiejś piwnicy, chyba że byliśmy już. Ja tam byłem. Co to, drodzy widzowie, w tym miejscu, czyli w miejscu startu, kończymy sobie wstępną eksplorację. Także czekamy sobie na grupę. I już nie możemy się doczekać tego wydarzenia. Więc widzimy się za chwilę.
Tak więc, jak widzieliście przed chwilą, obeszliśmy sobie już całą tą wieś. Jest bardzo dużo ruin. Mamy wszystko tutaj przepatrzone. No i czekamy już na chłopaków, czekamy już na grupę. Już wiecie, kto to jest, wiecie to z tytułu. Ale no, my chcemy się tak poczuć, że teraz się dzieje, jeszcze się tak osobiście nie znamy, ale to się zaraz zmieni i będziemy nagrywać odcinek w tym miejscu. Skupimy się na tym, domku. Tu przeprowadzimy sesję główną z wszystkimi urządzeniami. Także nie możemy się doczekać efektu, nie możemy się doczekać już przyjazdu chłopaków. Więc czekamy i wy już to będziecie mieć za chwilę. Więc zapraszamy na główny projekt. Zapraszamy. A więc przyjechali nasi goście. Również jesteśmy też ich gościami. Więc zapraszamy tutaj do nas grupę Mystery Hunters. I dziękujemy za to, że to dzieje się tutaj właśnie w tym miejscu, że będziemy wspólnie eksplorować tą wioskę. Dziękujemy. Siemanko, bardzo nam miło, że też mogliśmy się właśnie razem spotkać. Kiedyś was tam wyhaczyliśmy, zauważyliśmy, że działacie, potem wbiliśmy na live'a i jakoś tam poszło. Lubimy też jeździć, wspierać początkujące kanały. Fajnie, że macie tą motywację. No i sprawdzimy dzisiaj, co ta wieś sobą reprezentuje. W większym składzie. W większym składzie. Tak. Będzie ciekawie, także zapraszamy na odcinek i zaczynamy. Zwracam się do dusz zmarłych osób, które wciąż mogą zamieszkiwać to miejsce. Mogą jednocześnie nie pochodzić z tego świata. Jeżeli nadal tu jesteście, to zamanifestujcie się. Zostawiliśmy wam w tym domu wiele urządzeń, w których możecie czerpać energię, żeby się zamanifestować. Bardzo bym prosił, żebyście to zrobiły. Jeżeli nie chcecie tego zrobić teraz, to zróbcie to, kiedy stąd wyjdziemy. Zamanifestujcie się. Pokażcie swoją siłę. Pokażcie, że tutaj jesteście. Czerpcie energię w żołądku. I pokażcie się.
Chodzimy. Jeszcze raz się witam, broni. Jeżeli się z nami witasz, zapal urządzenie, które świeci na niebiesko. Rempot się rozładował? Witamy jeszcze raz. Jeżeli jest ktoś w tym pomieszczeniu, niech zapali niebieskie urządzenie. Możesz wpłynąć z dwóch stron. Możesz zaświecić na zieloną i na czerwoną. Możemy porozmawiać, możesz odpowiedzieć na pytania, które zadamy. Możesz także skorzystać z energii tych urządzeń. Możesz dotknąć któregoś. Masz szansę skomunikować się z nami, możemy porozmawiać.
Jesteśmy tu po to, aby z tobą porozmawiać. Puknięcie. Tutaj. Słyszałem? Mhm. Sesja EVP 1. Anachów. Zwracam się do dusz tego domu. Mam w ręku urządzenie, które pozwoli mi was usłyszeć. Odpowiedzcie mi proszę, czy ktoś umarł w tym domu? Odpowiedzcie do urządzenia z czerwoną diodą, które trzymam w ręku. Czy ktoś umarł w tym domu? Porozmawiamy i wyjdziemy. Nie będziemy zakłócać spokoju więcej. Wiemy, że możesz. Możesz dotknąć czegoś. Dostaniemy wyraźny znak, że tu jesteś. Możesz się przedstawić, możemy porozmawiać. Czy jest tu jakaś zmarła osoba, która mieszkała w tym domu? Czy jesteś kobietą, czy mężczyzną? Pełna loteria. Kamera się wyłączyła, dziwne. Czy to ty wpływasz na moje urządzenie, które trzymam w prawym ręku? Jesteś tu ze mną? Odpowiedz. Nie chcesz być nagrywany? Jak masz na imię? Przedstawisz się? Wystarczy, że to powiesz. A nasze urządzenie to usłyszy. Możesz wydać jakiś dźwięk, który da nam znak obecności? Nie ma tu nikogo? Zrób tak samo. Może mamy wyjść? Jeżeli mamy wyjść, to dotknij czegoś. Będziemy wiedzieć wtedy, że mamy wyjść. Chciałbym poznać twoje imię. Wypowiedz swoje imię. Wyłącz jeszcze raz moją kamerę, jeżeli to byłeś ty. Możesz wzbudzić którekolwiek z urządzeń? Może to, które dotykam? Jeżeli podejdziesz do niego, to również zareaguje. Jest też to urządzenie migające na niebiesko? Możesz stanąć z tej strony? Możesz stanąć również z tej strony, albo go dotknąć. Wtedy będę wiedział, że tu jesteś. Daj nam znak, że tu jesteś. Nawet nas nie chcę przypomnieć. Nie wiem, czy to jest ich wyłapuje z góry, czy co? Jest takie jakieś takie dziwne coś. No, albo ta pompka tamta. Chyba, że ta pompka. Wyłącz jeszcze raz moją kamerę, jeżeli to właśnie. No bo to teraz takie... to tak. Ale tam wcześniej było takie... Takie trochę było to dziwne. Jesteś tutaj z nami? Możesz się pokazać? Są też z nami nasi koledzy na górze. Może jesteś w stanie pokazać się im? Być może do lalki. Stuknij w coś.
Pokaż się przede mną, ja cię zobaczę. Możesz podejść do tej bary. I my to zobaczymy. Jesteśmy tu specjalnie dla ciebie, żeby się z tobą skontaktować. Nie bój się, nie krępuj się. Chcemy doświadczyć niewyjaśnionego. Co bym tego fruksa może na dole? No tutaj nic. Podejdziemy, pokażemy jak może to zrobić. Możesz zbudzić to urządzenie migające na niebiesko, podchodząc z tej strony i odpowiadając nam na tak. Albo z tej strony możesz podejść i odpowiedz nam na nie i zaświecisz na czerwone. Może teraz będziemy wiedzieli, jak z nim się skomunikować. Jak będzie świecić na niebiesko, możesz nam odpowiedzieć. W ten sposób to cię zaprezentowałem. Jestem ciekaw, czy się coś działo wcześniej. Ja też. Zadać standardowe do pytania związane z historią, jeśli bym chciał odpowiedzieć na twierdzi na tak, ale... Mam te pytania mam, które przygotowane. No to te. To może na razie to wspomnieć. Musielibyśmy zapytać serią. A tak to no, zada się na to pytanie, ono będzie wisieć. No tak, tak. Bo nie można się odpowiedzieć. Musielibyśmy złapać kontakt. No. Była określona nauka. A było wiesz co? Przestałbym go teraz w inne miejsce, na przykład. Chodźmy z nim na dół. No. Albo chodźmy z nim na dół i tam na dół, albo przestawmy go tutaj. Dół jest już zajęty. No. No tak, ale możemy teraz zaraz. Albo sobie wziąć tą kuchnię na dole, bo to jest wolna. Tamto pomieszczenie z tym piecem kaflowym. Być może kuchnia. Tam postawił go na tym na przykład piecu kaflowym. Resztę możemy zostawić tam chyba jeszcze nagrywa. No to zostawimy tak, tu nikt nie nagrywa. SLS nie stoi, gdzie stoi. Możemy wziąć na dół poda i fluxa na przykład. Mhm. Najbardziej czułe urządzenie, nie? Pokaż nam, że tu jesteś. Czy to, co mówią na temat tego miejsca, jest prawdą, że tu straszy? My wiemy, że tu są osoby. Powieści osób, które się boją. Często. My się nie boimy, chcemy kontaktu. Chcemy cię usłyszeć. Zobaczyć być może, jeżeli masz na tyle energii, żeby się pokazać. Jakikolwiek najdrobniejszy znak. Będziemy bardzo wdzięczni, bo chcemy doświadczyć życia po śmierci, tego drugiego. Nie boimy się. Możesz dotknąć tej rady, która jest na tarczy. Na wtedy nam pokaże, że tu jest. Czy z nami ktoś się skontaktuje tutaj? Złożyliśmy takie urządzenie, które możesz dotknąć. Świadczy to bardzo pozytywnie. Z tej strony zaświecisz nam tak. A z tej strony zaświecisz nam na nie. Na zadane przez nas pytanie. Dokładnie. Możesz to zrobić właśnie teraz.
Mamy tutaj rozłożone bardzo dużo różnych przyrządów. Tak naprawdę w każdym miejscu, nawet za mną. Czekam na jakiś znak. Masz bardzo dużo możliwości. Możesz też pojawić się obok mojego przyjaciela, a wtedy cię zobaczymy. Chcesz dotknąć mnie za rękę? Jesteśmy tu tylko dzisiaj. Tylko dzisiaj masz taką okazję, by ze mną porozmawiać. Możesz nam coś przekazać. Możemy porozmawiać o tej wsi. Może ci opowiedzieć coś więcej. Może chociaż jeden znak? Dotknij go, wpłyń na niego. Nie bój się kontaktu. Możesz nas dotknąć w każdej chwili. Albo możesz pobrać energię z któregoś z tych urządzeń, które tutaj są. Albo z pompki, która jest na dole. Z tego urządzenia, które wytwarza też taki dźwięk specyficzny. Czekam na jakiś znak, że tutaj jesteś, w tym pomieszczeniu, w tym domu. Chyba, że tutaj nic się nie dzieje. I wszystkie legendy to tylko legendy, w których nie ma prawdy. Nawet pompa z EMF, która wzbudza i daje tą energię do przestrzeni, która pomaga nam się kontaktować z wydarzeniem, nic nie wzbudza, nie pomaga i nie daje energii tym bytom, tym duszom tutaj. Na razie to mieliśmy jakiś skok na nogach. I chłopaki mieli na... No nic. No chyba, że mamy coś materiału. Ale tego nie wiem. Ale my byliśmy tam. Będziemy zaskoczeni, jak będzie coś w materiale. Należy żadna prowokacja, żadne pytania. Nic. Czy jest tu jakiś dawny mieszkaniec tego domu, tej wsi, który nie należy do tego świata i chciałby się skontaktować? Chciałby się nam pokazać? Czekamy na to, od tego jesteśmy. Tym się pasjonujemy. Chcemy poznawać wasz świat. Pomagać wam. Jeżeli czegoś od nas potrzebujesz, pokaż się. To jest twoja szansa, twoja chwila. Daj nam znak swojej obecności. Przestrzenie, inne pokoje jeszcze też z fluksem przejść po ustawie z łatwą. Zajdą, bo tutaj mamy rozkładane rzeczy, więc aha. Na razie to nie. Może nie chodzi, żeby im czekać. Czekajmy, więc sobie to jeszcze nie wiem. Ja bym zadawał pytania, ale no jaki jest sens? Musi być odpowiedź na jedno. Jest, odpowiedź na tak. Okej. Okay. Jest tutaj ktoś, jest tutaj ktoś. Dziękuję ci za odpowiedź.
Poczekaj, aż zapali się niebieska dioda. Mamy nadzieję, że będziemy mieć z tobą płynny kontakt. Nie odchodź, porozmawiajmy. Piłeczka działa, jak widać. I widać, jak też na SMS-ie. Luks. Może chłopaki coś mają. Na wstępie. Czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą? Jak jeszcze raz zapalisz zieloną lampkę, oznaczać to będzie, że jesteś mężczyzną. Jeżeli czerwoną, to jesteś kobietą. Możesz to zrobić teraz. Jeszcze raz podejdź. Czy możesz się dla nas zmaterializować? Wiem, że być może proszę o wiele. Ale możesz czerpać energię z całego tego domu. Wpłyń na nas, dotknij nas, zrób cokolwiek. Natalia. Natalia i baba. Przekazać im do góry? Że jesteśmy tu, więc będą mieli to w naszym materiale. No, ale powiedz. No, ale to mi przekażę. Proszę. Porozmawiajmy dalej. Przedstaw swoją tożsamość. Zielona to mężczyzna, czerwona to kobieta. Skorzystaj z energii tego urządzenia. Jak na górze? Totalnie nic. Jedna odpowiedź na zielono. Pora na ostateczne starcie jakieś? Tak. Tutaj coś teraz było przed chwilą. Na zielono. Potwierdzenie, że jakby ktoś jest. Tyle mapował tam. Mhm. Spróbujemy jeszcze podejmować pytanie. Jeżeli jest z nami Romualda, proszę zapal zielone światło. Romualda Błaszko. W 2019 roku zmarła. Jeżeli jesteś tutaj w okolicy, albo w tym pomieszczeniu, dotknij tego urządzenia. Czekaj, bo nie mapuje. Drugie takie samo masz na drugim farabacie. Romualdo, czy jesteś tu z nami? Czy umarłaś w tym domu?
Możesz dać jakiś znak? Czy możesz stanąć między nami? Dotknąć nas? Możesz pobrać energię z wielu urządzeń w tym domu. Ale jak go na górze? Na górze nie ma. Jest jeszcze jedno. Wasze? Śmiało zamanifestuj się, jeżeli jesteś w tym domu z nami. Czekamy na jakąś odpowiedź. Już raz dotknąłeś. Bądź dotknęłaś tego urządzenia tutaj przy oknie. Zrób to jeszcze raz. Jeżeli udało się raz, to uda się drugi raz. Chcielibyśmy cię zobaczyć, poczuć. Jeżeli jesteś tutaj z nami. Wpłyń na którekolwiek z urządzeń. Możesz podejść z tej strony urządzenia. Zapali się na czerwono. Możesz też podejść z drugiej strony. Zapali się na zielono. Zielona dioda oznacza, że odpowiesz twierdząco. Czerwona będzie odpowiedzią na nie. Więc zadam ci teraz jeszcze raz pytanie. Czy masz na imię Romualda? Dotknij urządzenia. Czy jesteś dawnym mieszkańcem tej wsi? Dotknij urządzenia. Śmiało, wiesz już, jak go używać. Możesz odpowiedzieć, używając tego urządzenia. Zielone na tak, czerwone na nie. Jestem tutaj sam. Możesz wpłynąć na której z urządzeń. Coraz więcej urządzeń nam się rozładowuje. Więc dużo czasu nie mamy. Czy ktoś umarł w tym domu? Czy to prawda,
że mieszkało tu 44 osoby. 10 rodzin. Czy ktoś umarł w tym domu? Dotknij urządzenia. Jeszcze jedną odpowiedź tylko, tak? Jedna, tak. Potwierdzenie imienia. Pytanie, czy ktoś tu jest? Po takiej dość... Po długim czasie. GoPro. Uważam, chłopaki, że jak na tyle urządzeń jest słabo. Jest. No aktywność, jeżeli nie niska, to znikoma. Znikoma. Nie wiem, jak wasze wnioski, ale no my właśnie też bazujemy na tym, żeby sprawdzać te legendy i weryfikować, czy tak, są prawdziwe, czy można je między bajki włożyć. Tak, no. Nie zawsze musi się dziać, co prawda. Jeszcze dokładnie. Zawsze nie mówimy, nie stawiamy kropki na D, bo zawsze pozostaje materiał z kamer. Właśnie, tego jesteśmy też ciekawi. Ciekawi, zawsze jesteśmy ciekawi. Z naszych doświadczeń jakby wewnątrz budynku, no nie możemy powiedzieć, że działo się zbyt dużo, ale musimy pozostawić sobie taką furtkę, że może jednak gdzieś te kamery. Możliwe, że nasza obecność jakoś gdzieś nie pasuje. Często może tak być, więc dlatego zawsze zostawiamy gdzieś te kamery. Czekamy na jakąś reakcję, no i ewentualnie później jeszcze dodatkowo sprawdzamy, weryfikujemy. Dokładnie. To jest bardzo... No, ale takie wstępne wnioski narzucają się, co nie? No, a reszta wyjdzie na materiale. Tak. Myślę, że zrobiliśmy tu wystarczająco dużo, żeby powiedzieć, że jeżeli coś miało tu być, to wyszłoby na wielu urządzeniach. Dokładnie tak. Tak jak mamy potwierdzenie w wielu innych miejscach. Może weźmiemy po jednym fuksie na górze, na dole. Dobra. Dobra, okej. To my byliśmy mniej na dole, no to teraz sobie wejdziecie na górę, a my tu zostaniemy. Dobra. To spróbujcie coś wyłapać, a my jeszcze idziemy, bo wy macie gdzie tego Xboxa? Xbox jest w torbie. I ty też, gdzie masz? Ja mam na górze w plecaku. No to jeszcze tylko wyjdź po Xboxie. Sma się do mnie, idę po Xbox. Minuta po północy, już mamy niedzielę. Tak. 30% zostało mi w tablecie. No to już, tu wszystko. Wszystko, tak? Chłopakom SB7, a my z Xboxem. No tak. Kowalcem na SB7. A my na Xboxie. Nagramy się jeszcze, dziękuję. Dobra. No. Idziemy jeszcze na górę. No, weźcie wkrótce swojego. I zobaczymy, no to już ostatnie, co możemy zrobić. Dobra. Macie czym nagrywać tutaj? Mam. Musimy zrobić szybkie szkolenie chłopakom, bo z Xboxa nie używali. No bo mają... Te inne lepsze. No, te lepsze. Dobra, a tak jeszcze też kolejny zrobimy. Dokładnie, no to dobra, ostatnie, co możemy zrobić. Więc... Zaczynamy. Może... Xbox. Mogą być zrobić? Kiedy? FBA. Zdajmy sławki. Są z tyłu chyba. A co, z tyłu było, no? Dobra, zrobimy zwykle. Nie, jeżeli ktoś tutaj jest, może przemówić do tego urządzenia.
tym pomieszczeniu. No.
Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Zostańcie w tym miejscu, nie podążajcie za nami. Żegnamy się z wami. Czy jest tu z nami dawna mieszkanka tego domu, tej wsi? Nie. A pożegnają? Słyszałem tylko, że to się włączyło na listę. Nie, to cały czas jest. Aha. Koniec. Zobaczymy, co ten Xbox przyniósł i czy udało się nagrać kurczę na kartkę. Na kartę. Wszystko. No to możemy włączyć.
chcielibyśmy więcej. Ale... Projekt w nawiedzonej wsi Anachów zakończony. Byliśmy tu dobre około 3-3,5 godziny. 3,5 godziny, myślę, że tak. Rozstawiliśmy masę sprzętu. No i co możemy powiedzieć na temat tej miejscowości, tego domu? Jak wrażenia? Kontakt znikomy. Jedna odpowiedź na fluksie. No, na pytanie, czy ktoś tu jest. Po dłuższym czasie, a później już totalnie nic. Coś może na Xboxie. Mam nadzieję, że jest nagranie. Nagrane przez Xboxa. Ścieżka dźwiękowa. Zajmiemy się tym, zobaczymy, co z tego wyszło, jeżeli to się. My zawsze powtarzamy, że legendy są legendami. I zawsze analizujemy to, co czujemy, a potem jeszcze jakby to, co pokazały kamery, więc. No właśnie, nie zapomnijmy o tym, że nie było nas przez praktycznie prawie pół godziny. Dokładnie. Zostały kamery. No i musimy, wy już wiecie, my dowiemy się za kilka dni, co te kamery nagrały. Tak jest. Otóż to, bo mogło się wtedy dziać dużo. Albo nic. Podsumowując, dzięki panowie za spotkanie, za my ten projekt. Również dziękujemy. Myślimy, że nie ostatni, że kiedyś się jeszcze tam złapiemy, być może w okolicach sierpnia. Będzie nam bardzo miło, czekamy. Każdy jakieś lekcje wyciąga, kolejny projekt za nami. Tak, pamiętajmy, żeby zasubskrybować obydwa kanały. Tak, dajcie wsparcie chłopakom, bo robią dobrą robotę. Tak jak na nich patrzyliśmy z boku, to przypominają trochę nas w pewnych aspektach. Także należy im się dobra praca, za dobrą pracę, dobre wyświetlenia i tak dalej. Dajcie wsparcie. Będziemy wdzięczni. Dziękujemy. Dziękujemy wam, panowie. Dzięki. Wspaniale było. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.